idę z góry na potok i z tego miejsca zauważyłem to. Jest jakiś konkret. Leży piękna tyka w samym potoku. Coś pięknego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piątka, dziesiątak. Ale piękny. Walnął go na samym dole. Ja pierdzielę. Masakra. Jak tu zejść? O kurde. Ale piękny. Ja pierdzielę. Ho, ho, ho. No pięknie. Piękne różysko. Patrzcie. Mi się ręce trzęsą. Piękny zrzut. Ale trzeba mieć szczęście, że na długości takiego potoka akurat wejść na zrzuta. Kurde. Ja pierniczę, ale tyka. No coś pięknego. O, piękny, piękny zrzut. Piękna tyczunia. Kurde, no może mi się uda choć raz w tym roku do pary. Ale super. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąteczka. Ale piękna. Piękna tyka. Parę zdjęć i podnosimy. Podnosimy. Jest piękny. Piękny zrzut. Korona. Pięknie staśmiona. Nie jest on może za ciężki. No max 2,5 kg, ale piękny, konkretny zrzut. Dziesiątaka. Tak się prezentuje. Piękna tyczka. Tutaj z tego bukowego lasu. Super. Cieszę się strasznie. Tutaj jeszcze zarys na dwunastaka. Piękna korona. Piękny. Piękny zrzut naprawdę. Także tak się jeszcze to prezentuje fajnie. Piękna tyka, młody byczek, róża nieduża, pieczęć też, ale 2,5 kg, piękny, piękny, piękny róg.